Zawsze się zastanawiam, czy nie spadnę z tych schodów, wchodząc na ring. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie Kartuzy, stolicę Kaszów. Nazywam się Tomasz Więcek i będę konferansjerem dzisiejszej gali Do It Fight Night, Puchar Kaszów w K1 MMA oraz oficjalnego meczu kickboxingu Polska-Irlandia. Dobry wieczór! Szanowni Państwo, oczywiście chciałbym bardzo serdecznie powitać sponsorów dzisiejszej gali, dzisiejszego wydarzenia, bo bez nich oczywiście ta gala odbyć by się nie mogła, a już na pewno nie z takim rozmachem. Zanim to jednak zrobię, jeżeli macie Państwo osoby wśród swoich bliskich, które chciałyby z nami być, a nie mogą z różnych względów być obecne tutaj w tej sali, to polecamy imprezylive.pl. Tam rozpoczęła się właśnie transmisja z tego wydarzenia. Pozdrawiamy również widzów przed komputerami. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sponsorów, witam bardzo serdecznie przedstawicieli grupy KPO, Robert Roda, Systemy Przeciwpożarowe. Dobry wieczór. Premium Dom i Ogród, Sebastian Miłosz i Dariusz Mielewczyk. Dobry wieczór. Grupa Sławek, Karol, Artur, Paweł Sławek. Dobry wieczór. MM Domy, Marcin Brzeski i Michał Osipów, budowa i sprzedaż domów. Dobry wieczór. Hinz, Michał Hinz, transport ponadgabarytowy. Dobry wieczór. Witam serdecznie Mirosławę Frankowską, delikatesy u Franka, najlepsze delikatesy na Kaszubach. UB Margo, Marek Jank, usługi budowlane. Witam serdecznie przedstawicieli Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Przodkowie, dokładnie pana Edmunda Zamorowskiego. Dobry wieczór. Kolejnym z naszych sponsorów jest FHU Zurt, Artur Ortman, sprzedaż i naprawa RTV i AGD. Kolejna firma, która nas wspiera, to PB Wroński, Mateusz Jakub Wroński, przedsiębiorstwo budowlane. Nauka jazdy Start, Filip Formela. Blacharstwo, lakiernictwo, Piotr Hinz. Stalbut, Marek Szleja, produkcja Europka wyrobów ze stali. Szanowni Państwo, ale te brawa proszę troszkę bardziej gromkie, bo naprawdę sponsorom się należą. Już jest lepiej. Syldar, Sylwester Darga, wyroby ze stali nierdzewnej. Zasada Media, Łukasz Zasada, najlepsza reklama w mieście. Rewizor Paweł Adamiak. Wulkanizacja i skład opału Oskar Ptach. Sela Bike, Wojciech Sela, sklep rowerowy. Ochrona Konsult Ryszarda Marszałkowskiego. FB Dawiks, Dawid Czaja, firma budowlana. Pomorska Perła Budowlana, Artur Dawidowski, hurtownia budowlana oraz produkcja dachów. Autokars Kasacja, Zenon Domaszk, części używane samochodów i autokasacja. Jakub Szyca, ale brawo, brawo. Roman Sołdek. Bad Company MC Poland, klub motocyklowy. Klasówka Sławomir Bela, witamy serdecznie. Element Krzysztof Formela, pokrycia dachowe i hurtownia budowlana. Krzysztof Kobierzyński, blacharstwo i lakiernictwo. Made in Napoli, Francesco Servio, najlepsza kuchnia napolitańska. Bodzio Trans, Bogdan Itrich. Gawin Transport, Marcin Gawin. Charakterni, Radosław Gwóźdź, polska odzież do sportu walki. I Dusteland, Dawid Las, stolarka aluminiowa. Witam serdecznie sponsorów i oczywiście dziękujemy za wsparcie już kolejny rok z rzędu. Szanowni Państwo, oczywiście gala nie odbyłaby się bez zawodników, ale także bez sędziów. Chciałbym przedstawić i powitać sędziów dzisiejszego wydarzenia. Sędzią głównym jest Krzysztof Kacperski. Witam serdecznie. A sędziują razem z nim Waldemar Wielgosz, Ryszard Zawistowski, Rafał Bałachowski i Tomasz Biernacki. Dobry wieczór. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Kaszewe. Wspierają nas również oczywiście Polski Związek Kickboxingu, reprezentowany przez Krzysztofa Kacperskiego.
Okręgowy Związek Kickboxingu, Pomorski Okręgowy Związek Kickboxingu, reprezentowany przez Tomasza Biernackiego. Również miasto Kartuzy, reprezentowane przez burmistrza pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, którego witamy również bardzo serdecznie. Witamy również pana Dariusza Lasa, kierownika Wydziału Kultury i Sportu, panią Kingę Seroczyńską, wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Andrzeja Dawidowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Kartuzach. Szanowni Państwo, przed nami mnóstwo wspaniałych walk, ale zanim do nich przejdziemy, chciałbym, aby oficjalnie dzisiejszą galę otworzył pan burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński. Zapraszam serdecznie na ring. Już jest po wyborach, więc w ringu z panem burmistrzem będę czuł się bezpiecznie. Zapraszam. I oczywiście wielkie brawa, oddaję głos panu burmistrzowi. Witam bardzo serdecznie. Co prawda nie mam jeszcze zawodnika, ale pewnie ewentualnie walkowerem przegrał. Szanowni Państwo, niezmiernie miło powitać po raz kolejny. Z tego, co chyba pamiętam, to już po raz 10 się spotykamy właśnie na gali sportów walki. Niezmiernie miło, że jesteście Państwo. Dziękuję bardzo, że również swój udział pomagacie tej organizacji, abyśmy dzisiaj mogli przeprowadzić tak wspaniałe walki, jakie będą. Dzisiaj mecz Polska-Irlandia, wspaniali zawodnicy. Mam nadzieję, że oczywiście wygra drużyna lepsza, a my wszyscy trzymamy oczywiście kciuki za nas. Wszystkiego dobrego. Niechaj zwycięża sport. Dziękujemy serdecznie panie burmistrzu. Zapraszam pana i proszę o zajęcie miejsca. Ja tylko dodam, że dziś przed walką główną dzisiejszego wieczoru dojdzie do licytacji medalu Mistrzostw Polski w kickboxingu oraz koszulki kadry. Będziemy licytowali na rzecz Adama Kleby, który jest z nami. Choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową oraz niedowład kończyn. Pieniądze na pewno przydadzą się w leczeniu. W zeszłym roku pokazaliście państwo, że jesteście hojni. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do karty wstępnej, chciałbym zaprosić na ring dwoje zawodników oraz jednego z sędziów, dokładnie Ryszarda Zawistowskiego, który wspólnie z tymi zawodnikami wytłumaczy Państwu, na czym polega punktowanie w poszczególnych formułach walk, które zobaczymy dzisiaj w ringu. Ale w związku z tym, że będzie to pokazowa, ale jednak walka, pozwólcie Państwo, że zawodników zapowiemy i zaprosimy na ring, tak jak tych z karty wstępnej i z karty głównej. Panie i Panowie, w walce pokazowej w narożniku niebieskim zaprezentuje się Nikola Zaborowska! Nikola Zaborowska, witamy bardzo serdecznie, a jej rywalem w tej walce będzie w narożniku czerwonym Kacper Śleszyński!
Nikola Zaborowska i Kacper Śleszyński, oboje są reprezentantami klubu Rebelia Kartuzy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że oddam głos sędziemu Ryszardowi Zawistowskiemu. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie przywitać, ponieważ tutaj widzicie na ringu, że jest dziewczyna i chłopiec. Więc jest to tylko pokaz technik, które są dozwolone w formule K1. Będę reprezentować wszystkie, większość technik, które są dozwolone i niedozwolone, żebyście mieli Państwo obraz walki, jak się to będzie toczyło. Powiem tylko, że wszystkie ciosy oni będą demonstrować w formie lekkiej. Wszystkie ciosy punktowane należy wykonywać z pełną siłą w dozwolone miejsca trafień na ciele człowieka i z odpowiednim kontrolowanym też technikami. Czyli jeżeli to będą techniki, które zaczesują tylko po partnerze lub trafiają na blok, są niepunktowane. Za chwileczkę pokażemy te techniki. Mamy problem ze sprzętem. Wszystkie silne techniki, również kopnięcia, są zaliczane przez sędziów poprzez dodawanie jednego punktu. Suma punktów daje wynik końcowy walki. Który zawodnik otrzyma więcej tych punktów, oczywiście zwycięża pojedynek. Proszę podejść, przywitać się. Zaczynamy od technik niedozwolonych. Może tutaj. Do podstawowych technik niedozwolonych są kopnięcia frontalne na udo z nogi wykrocznej, proszę. Kopnięcia na kolano, staw kolanowy na kolano. Uderzenia na śródstopie. To są wszystko techniki niedozwolone. Do niedozwolonych technik również zaliczamy techniki łokciami. Również dłuższe techniki są niedozwolone, jeżeli jest klincz. Trzymamy przeciwnika przez dłuższy czas. Jest to technika niedozwolona. Do technik niedozwolonych również należy uderzanie kilkukrotne kolanem. Następnie, ponieważ jest to krótka demonstracja, żebyście Państwo mieli obraz, jakie są dozwolone i niedozwolone, przechodzimy do technik dozwolonych. Techniki dozwolone, frontalne kopnięcia na tułów. Frontalne na tułów. Okrężne kopnięcia na udo. Wewnętrzne i zewnętrzne. Techniki okrężne na głowę. Techniki opadające na głowę. Przechodzimy do technik bokserskich. Ciosy proste z ręki wykrocznej, która jest noga wykroczna. Zmiana pozycji. To samo. Techniki sierpowe ręczne. Tak zwany backfist, technika po obrocie. I z drugiej strony. Dozwolone jest kolano, tylko jedno. Po komendzie, po uderzeniu kolanem należy opuścić ręce z przeciwnika. Łapie za szyję. Techniki kolanem są dozwolone na uda również. Na tym, żeby to było w skrócie, dziękuję zawodnikom za pokaz technik. Teraz odbędzie się pokazowa walka. Przypominam, że jest to walka pokazowa. Oni wykonują wszystkie techniki skontrolowaną siłą lekko. Wy Państwo będziecie oglądać wszystkie techniki u zawodników z pełną siłą.
A ja w międzyczasie przypomnę Państwu, że zawodnicy są reprezentantami klubu Rebelia Kartuzy i oboje na swoim koncie mają m.in. Puchar Świata w kickboxingu. Wielkie brawa dla nich. Dziękujemy serdecznie. Nikola Zaborowska, Kasper Śleszyński i sędzia Ryszard Zawistowski w skrócie, ale bardzo szczegółowo przedstawili nam to, w jaki sposób sędziowie liczą uderzenia, w jaki sposób punktuje się poszczególne walki dzisiejszej gali. Szanowni Państwo, za chwilę przed nami pierwsza walka karty wstępnej, a później mecz Polska-Irlandia. Szanowni Państwo, tu miał nastąpić jeszcze wstęp, ale jak widzicie, zawodniczki są już gotowe do walki, palą się, żeby wejść na ring, dlatego pozwólcie, że teraz przedstawię obecną już w narożniku niebieskim zawodniczkę teamu Fighters, team Mrągowo, walczącą w formule MMA w kategorii wagowej do 62 kg. To Ilja Jej rywalką w pierwszej walce karty wstępnej będzie reprezentantka teamu Phantom Kartuzy, Patrycja Kręke! Niebieskim reprezentantka Fighters Team Rągowo Julia Żelazek. W narożniku czerwonym reprezentantka Phantom Kartuzy Patrycja Kręke. Pierwszą dzisiejszą walkę sędziuje sędzia Rafał Bałachowski. Ja zapraszam na rundę pierwszą. Thank you.
Zanim ogłosimy werdykt w tej walce, poproszę na ring osoby wręczające nagrody. To Krzysztof Kobierzyński i Artur Ortman. Zapraszam serdecznie. A w pierwszej walce dzisiejszej gali karty wstępnej w kategorii wagowej do 62 kg w formule MMA jednogłośną decyzją sędziów zwyciężyła Julia Żelazek! Fighters Team Mrągowo! Wielkie brawa! Jej rywalką była Patrycja Krenke, Fantom Kartuzy. Dziękujemy za walkę! Raz jeszcze zapraszam osoby wręczające na ring, Krzysztof Kobierzyński i Artur Ortman. No dobrze, jest pan Krzysztof Kobierzyński. Wręczamy nagrody. Wręczyliśmy. Coś, co dzisiaj szybko wszystko idzie. Zupełnie nie tak jak w scenariuszu, ale postaramy się to nadrobić przy kolejnej walce. Jak widzimy, zarówno zawodniczki, jak i nasze ringers bardzo palą się do tego, aby tutaj na ringu cały czas siedziało. Czas na drugą walkę karty wstępnej dzisiejszej gali. 72 kg formuła MMA. Panie i panowie, w tej walce w narożniku niebieskim zaprezentuje się zawodnik Free Fight Bolszewo, Tomasz Roks! W narożniku niebieskim reprezentant Free Fight Bolszewo Tomasz Roks, jego rywalem w narożniku czerwonym będzie zawodnik reprezentujący Fantom Kartuzy. Panie i panowie, Tymoteusz Cirocki! Niebieskim Tomasz Roks, w narożniku czerwonym Tymoteusz Cirocki. Przed państwem trzyrundowa walka MMA w kategorii wagowej do 72 kg. Zapraszam na rundę pierwszą.
Koniec rundy pierwszej. Zapraszam na rundę drugą. Koniec rundy drugiej.
Zapraszam na rundę trzecią, ostatnią. Koniec rundy trzeciej. Zanim poznamy werdykt, zapraszam na scenę, na ring osoby wręczające nagrody. To Filip Formela i Zenon Domaszk. Zapraszam. Zapraszam osoby wręczające nagrody do ringu. To Filip Formela i Zenon Domaszk. Zapraszam raz jeszcze. Panie i panowie, czas na werdykt. W walce w formule MMA w kategorii wagowej do 72 kg zwyciężył Tomasz Rose, Pride Bolszewo.
Wielkie brawa, jego rywalem był Tymoteusz Cirocki, Fantom Kartuzy. Dziękujemy serdecznie za walkę. Prosimy jeszcze o wręczenie nagród i o wspólną fotografię. I zapraszamy jeszcze do wspólnej fotografii. Wspólne zdjęcie zawodników oraz osób wręczających i sędziego. Dziękujemy serdecznie. Raz jeszcze wielkie brawa. Dziękujemy za tę walkę. A przed nami, drodzy Państwo, trzecia walka karty wstępnej. Formuła MMA. 3 rundy po 3 minuty każda. Kategoria wagowa do 85 kg. W narożniku niebieskim reprezentant Tiger Team Kwidzyn Bartosz Tchórz! Bartosz Tchórz, Tiger Team Kwidzyn w narożniku niebieskim. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant teamu Fantom Kartuzy. Panie i panowie, przed wami Szymon Konka! Przed nami walka w kategorii wagowej do 85 kg w formule MMA. 3 rundy po 3 minuty każda. W narożniku niebieskim reprezentant Tiger Team Kwidzyn Bartosz Tchórz. W narożniku czerwonym reprezentujący Fantom Kartuzy Szymon Konkol. Walkę poprowadzi dla Państwa sędzia Waldemar Wielgosz, a ja zapraszam na rundę pierwszą.
Koniec rundy pierwszej. Zapraszam na rundę drugą. Koniec rundy drugiej. Zapraszam na rundę trzecią, ostatnią.
Koniec rundy trzeciej. Tradycyjnie zanim poznamy werdykt, zapraszam na ring osoby wręczające. To Roman Sołdek i Oskar Ptach. Zapraszam serdecznie. Panie i panowie, czas na werdykt w trzeciej walce dzisiejszej gali w formule MMA w kategorii wagowej do 85 kg. Zwyciężył Bartosz Tchus! Zawodnik Tiger Team Cuisine. Jego rywalem był Szymon Konko, reprezentujący Phantom Kartuzy. Dziękujemy za tę wspaniałą walkę. Prosimy osoby wręczające o wręczenie pucharów, statuetek. No i oczywiście wręczających ring girls, sędziego oraz zawodników zapraszamy do wspólnej fotografii. Kamil Wychryst, Fighters Team Kętrzyn. Jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentujący Phantom Kartuzy Kamil Smapa! Thank you.
W narożniku niebieskim reprezentujący Fighters Team Henshin Kamil Wychryst. W narożniku czerwonym reprezentant teamu Phantom Kortuzy Kamil Smentoch. Walka w kategorii wagowej do 82 kg. Przed nami 3 rundy po 3 minuty każda, a ja zapraszam na rundę pierwszą. Koniec rundy pierwszej.
koniec rundy drugiej. Zapraszam na rundę trzecią. Koniec rundy trzeciej. Oczywiście tradycyjnie najpierw w ringu zapraszam osoby wręczające nagrody. Są nimi pan Sławomir Bela i Paweł Adamiak. Zapraszam. Mamy już wręczających.
Czas na werdykt. Panie i panowie, w czwartej walce karty wstępnej dzisiejszej gali w kategorii nogowej do 82 kg w formule MMA zwyciężył Kamil Wychryst, zawodnik Fighters Team Kenshin. Jego rywalem był reprezentant teamu Phantom Kartuzy, Kamil Smentoch. Dziękujemy za walkę. Wielkie brawa. Tu jakiś małą pomoc jest. Już któryś raz z rzędu organizuje taką imprezę zupełnie odbiegającą od tej, którą widzicie dzisiaj, motoryzacyjną, typowo zlot pojazdów klasycznych, zabytkowych z elementami współczesnej motoryzacji. Nazywa się Bałkrane, klasówka Automoto Festival. Odbywa się po raz trzeci w przyszłym roku w Sterzycy. Dotychczas mieliśmy dwie edycje Pucharu Strongman. W 2020 roku postanowiłem odejść od tego i zorganizować coś, co próbowałem sobie wygooglować i rzadko zdarza się. Kickboxing w plenerze, czyli na dworzu. Coś więcej na ten temat powie już Patryk. Witam wszystkich serdecznie. Stwierdziliśmy, że znamy się osobiście ze Sławkiem bardzo dobrze. On robi kawał dobrej roboty dla miasta. Wydaje mi się, że nasz klub tutaj wspólnie z Kaszubskim Centrum Sportu Walki robi również dobrą robotę dla miasta. Myślę, że w tym zestawieniu zrobimy podwójnie zajebistą dobrą robotę dla miasta. Dziękujemy serdecznie. A jeszcze proszę bardzo. Także serdecznie zapraszam 27 czerwca do Sterzycy w 2020 roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Sławomir Bela i Patryk Zaborowski. A my, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej walki. Tym razem będzie to walka w kategorii wagowej do 77 kg. Formuła MMA. 3 rundy po 5 minut każda w narożniku niebieskim. Reprezentant Tiger Team Kwidzyn, Alan Ziemianek! Ziemianek, Tiger Team Kwidzyn. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie
zawodnik reprezentujący Phantom Dawid. W narożniku niebieskim reprezentant Tiger Team Kwidzyn, Alan Ziemianek. W narożniku czerwonym reprezentant Fantomo Dublin, Dawid Wiśniosz. Przed nami kolejna walka w formule MMA w kategorii wagowej do 77 kg. Zapraszam na 3-5-minutowe rundy, a przed nami runda pierwsza.
Koniec rundy pierwszej. Szanowni Państwo, niespodziewanie zakończyła się ta walka, dlatego teraz do ringu zapraszam osoby wręczające nagrody. To Łukasz Zasada i Marek Szleja. Zapraszam. Panie i panowie, przez kontuzję rywala uniemożliwiającą dalszą walkę zwycięża Dawid Wiśniaz! Wielkie brawa dla obydwu zawodników. Jego rywalem był Alan Ziemianek. Zapowiadała się naprawdę gorąca... Damian Waluch, Golden Dragon Bydgoszcz. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie zawodnik reprezentujący PAKO Katowice. Panie i panowie, Dominik Cinnal!
Walka w kategorii wagowej do 81 kg. Przed nami 3 rundy po 2 minuty każda w narożniku niebieskim. Damian Waluch, Golden Dragon Bydgoszcz. W narożniku czerwonym Dominik Cinal, Cinal Paco Katowice. Przed nami runda pierwsza. Koniec rundy pierwszej. Zapraszam na rundę drugą. Thank you.
Koniec rundy drugiej. Zapraszam na rundę trzecią. Koniec rundy trzeciej! Zapraszam na ring osoby wręczające nagrody. To Sylwester Darga i Piotr Hinc. Zapraszam serdecznie. Za chwilę poznamy werdykt tej emocjonującej walki. Zapraszam do werdyktu. Panie i panowie, to była ostatnia walka karty wstępnej. Formuła K1 w kategorii wagowej do 81 kg. Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Katowice. Jego rywalem był Damian Waluch, Golden Dragon Bydgoszcz. Dziękujemy serdecznie za tę wspaniałą walkę. To był doskonały wstęp do karty głównej.
now it's time for main card of this event. Panie i panowie, czas na kartę główną dzisiejszej gali. Przed nami mecz Polska-Irlandia w kickboxingu w formule K1. Za momencik zaprezentują się nam narodowe drużyny na ringu, sędziowie oraz trenerzy tychże teamów. W pierwszej walce w kategorii wagowej do 81 kg w narożniku niebieskim zobaczymy. On the first fight, 81 kg, on the blue corner is Kieran Fagan! Kieran Fagan, his opponent, jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentant Polski, Adrian Rzatkowski! Fagan and Adrian Rzatkowski. W następnej walce w narożniku niebieskim zobaczymy reprezentanta Irlandii. To Claudio Stan. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Polski, Armin Wilczewski! W trzeciej walce w kategorii wagowej do 71 kg w narożniku niebieskim zobaczymy. On the third fight, 71 kg on the blue corner, Philip White! Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Polski, Nikodem Bigus! Walka numer 4, 91 kg w narożniku niebieskim. Fight number 4, 91 kg on the blue corner, Lubo Slavik!
Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Polski Dominik Grzęda! W piątej walce meczu Polska-Irlandia w narożniku niebieskim zobaczymy reprezentanta Irlandii. To Bogdan Stan! Jego rywalem w kategorii wagowej do 75 kg będzie reprezentant Polski, to Adam Kryszewski! Zapraszam do ringu trenerów obydwu drużyn narodowych, to Wayne Grant i Patryk Zaborowski. Zapraszam do ringu sędziów meczu Polska-Irlandia. Sędzią głównym jest Krzysztof Kacperski. Zapraszam. Sędziami są również Waldemar Wielgosz. Ryszard Zawistowski. Rafał Bałachowski. I Tomasz Biernacki. Panie i panowie, proszę o powstanie. Czas na hymn narodowy Irlandii. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Proszę o odegranie hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy bardzo!
Dziękuję bardzo, to była prezentacja drużyn narodowych. Za chwilę przed nami pierwsza walka. Zanim ten nastąpi, proszę, aby na ringu pozostał Patryk Zaborowski oraz Tomasz Biernacki, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Kickboxingu. Wręczymy teraz statuetki osobom zaangażowanym w rozwój kickboxingu w Polsce. Szanowni Państwo, zapraszam do ringu po raz drugi dzisiaj burmistrza Kartuz, pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego. W imieniu pana burmistrza nagrodę, upominek, podziękowanie odbierze pan Dariusz Las. Zapraszamy. I zapraszamy również Roberta Rodę, prezesa grupy KPO, głównego sponsora dzisiejszej gali. Statuetki, które otrzymają za chwilę panowie z rąk Patryka Zaborowskiego i Tomasza Biernackiego, to statuetki w ramach podziękowania za wspieranie lokalnego, ale nie tylko, także polskiego kickboxingu, bo mamy tutaj okazję oglądać naprawdę mistrzów w tymże sporcie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Wielkie brawa dla panów! Prosimy jeszcze o wspólne zdjęcie z panami. Zapraszamy do wspólnej fotografii. Szanowni Państwo, zostajemy jeszcze na ringu. Zapraszam jeszcze dwie osoby. To Witold Kostka i Andrzej Garbaczewski, trenerzy kadry narodowej kickboxingu. Zapraszam panów bardzo serdecznie, jednocześnie gorąco panów witając na dzisiejszej gali. Pan Andrzej Garbaczewski i Witold Kostka. Zapraszam serdecznie na ring. Szanowni Państwo, w oczekiwaniu na panów trenerów mamy jeszcze jedno wyróżnienie, w zasadzie medal, którego treść chciałbym Państwu przeczytać. Legitymacja numer, nie wiem, RODO, więc nie będę czytał całości. Pan Dariusz Las otrzymał brązowy medal za zasługi dla polskiego kickboxingu. Wielkie brawa! Kartuzy to nie tylko stolica Kaszów, to także stolica polskiego kickboxingu. Czekamy na panów trenerów. Są, witamy serdecznie. No i mamy komplet. Dołączmy do tego grona Tomasza Biernackiego. Tomasz, zapraszam tutaj z tej strony. Teraz jesteś wyróżnianym. To jest ta niespodzianka, o której mieliśmy nie mówić. To są
statuetki dla panów trenerów, trenerów Polskiego Związku Kickboxingu, przygotowanych przez Patryka Zaborowskiego oraz Kartowski Klub. Ja pozwolę sobie przeczytać. Dla Witolda Kostki z wyrazami ogromnego szacunku w podziękowaniu za trud włożony, uwaga, w moje wyszkolenie, mówi Patryk Zaborowski. Wielkie brawa. Ci trzej wspaniali panowie cały czas pracują nad tym, pracowali w zasadzie nad tym, aby forma Patryka nigdy nie spadała. To są ojcowie sukcesów sportowych Patryka Zaborowskiego. Patryku, mikrofon jest twój. Drodzy państwo, chciałem bardzo wyróżnić tych trzech panów. Mój trener klubowy, mój jeden trener kadry, drugi trener kadry. Dzięki tym osobom mój klub zaszedł tak daleko, gdzie jestem, bo oni w pocie czoła przekazywali mi swoją wiedzę. Mam od trzech panów wiedzę, oni mieli sami od siebie wiedzę. Jestem troszkę lepszy. Dziękuję. Dziękuję im jeszcze raz. Korzystam z okazji, że mamy dzisiaj moich trzech trenerów razem tutaj w ringu i stąd te wręczenia. Dziękuję jeszcze raz. Wielkie brawa, szanowni państwo. Piękne chwile polskiego sportu. Raz jeszcze ogromne brawa, ogromne gratulacje. Zanim przejdziemy do pierwszej walki karty głównej, przypomnę państwu sponsorów i partnerów dzisiejszej gali. A są nimi Grupa KPO, Premium, Grupa Słabek, MM Domy, Hinz, Delikatesy u Franka, UB Margo, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Przodkowie, FHU Zurt, PB Wroński, Nauka Jazdy Start, Blacharstwo Lakiernictwo, Piotr Hinz, Stal But, Sildar, Zasada Media, Rewizor, Wulkanizacja i Skład Opału, Stella Bike, Ochrona Konsal, FB Dawiks, Pomorska Perła Budowlana, Autokars Kasacja, Jakub Szyca, Roman Sołdek, Bad Company MC Poland, Klasówka, Element, Krzysztof Kobierzyński, Made in Napoli, Bodzio Trans, Gavin Transport, Charakterni i Dastelan. To są sponsorzy dzisiejszej gali, a wspierają nas cały czas Radio Kaszebę, Polski Związek Kickboxingu, Pomorski Okręgowy Związek Kickboxingu, Burmistrz Kartuz, kierownik Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Kartuzy, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach Kinga Saroczyńska oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Kartuzy Andrzej Dawidowski. Panie i panowie, ladies and gentlemen, it's time for first fight! Przed nami pierwsza walka meczu Polska-Irlandia. W kategorii wagowej do 81 kg. W narożniku niebieskim reprezentant Irlandii. Kieran Representing of Ireland, Kieran Fagan in the blue corner, his opponent. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Polski. Panie i panowie, przed wami Adrian Żołdowski! Thank you.
W narożniku niebieskim reprezentant Irlandii Kieran Fagan. W narożniku czerwonym reprezentant Polski Adrian Rzatkowski. Walka odbyła się w kategorii wagowej do 81 kg. Zakontraktowano ją na 3 rundy po 2 minuty każda. Walkę sędziuje sędzia Tomasz Biernacki, a ja zapraszam na rundę pierwszą. Koniec rundy pierwszej. Zapraszam na rundę drugą.
Koniec rundy drugiej. Zapraszam na rundę trzecią. Koniec rundy trzeciej. Zapraszam na ring osoby wręczające nagrody. To Ryszard Marszałkowski i Wojciech Frankowski. Zapraszam. Zapraszam osoby wręczające na ring. Za chwilę poznamy werdykt. Pan Wojciech Frankowski. Panie i panowie, czas na werdykt. W pierwszej walce meczu Polska-Irlandia zwyciężył. On the first fight of this match, the winner is... Thank you.
Can you come out and stay in the ring? Adrian Zatkowski, Kieran Fagan. Kieran, come on. Claudio Star! Claudio Stan. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Polski. Panie i panowie, przed wami Armin Wilczewski! W narożniku niebieskim reprezentant Irlandii Claudio Stan. W narożniku czerwonym reprezentant Polski Armin Wilczewski. Walka odbywa się w kategorii wagowej do 71 kg, a sędziuje ją sędzia Ryszard Zawistowski, a ja zapraszam na rundę pierwszą.
koniec rundy pierwszej. Zapraszam na rundę drugą. Koniec rundy drugiej. Zapraszam na rundę trzecią.
koniec rundy trzeciej. Zapraszam osoby wręczające, są nimi Artur Sławek i Paweł Sławek. Zapraszam na ring. Zapraszam na scenę, na ring osoby wręczające, pan Artur Sławek i Paweł Sławek. I w momencie poznamy werdykt sędziowski tej walki. Panie i panowie, ladies and gentlemen, the winner is... Reprezentant of Ireland. Jego rywalem był Armin Wilczewski, reprezentant Polski. Dziękujemy serdecznie. Thank you very much. Presented of Ireland, Phil Knight Knight White. His opponent will be, jego rywalem będzie reprezentant Polski. Panie i panowie, przed wami Nikodem Bigos w narożniku niemieckim on debut corner.
As Phil Knight-Knight-White from Ireland. W narożniku czerwonym Nikodem Bigus, reprezentant Polski. Walka w kategorii do 71 kg, a sędziuje ją Waldemar Wielgosz. A ja zapraszam na rundę pierwszą. Koniec rundy pierwszej. Zapraszam na rundę drugą.
Panie i panowie, najpierw na ring zapraszam osoby wręczające. Dawid Czaja i Michał Hinz. A werdykt chyba jest znany. Dawid Czaja, Michał Hinz, zapraszam na ring. Nie ma panu wręczających, wręczy Patryk Zaborowski. Zwycięzcą w tej walce, przed czasem, przez KO, w drugiej rundzie, jest Nikodem Bindo! Jego rywalem był Phil Nightwhite! Nikodem Bigus po niesamowitej szarży pokonuje Irlandczyka i Polska prowadzi 2-1. Phil, come back. Come back, please. Statuetki dla obu panów. Dziękujemy za walkę. Kolejną walkę. Kategoria wagowa do 91 kg. On this fight, on the blue corner, we will see representative of Ireland. Ladies and gentlemen, it's Luba reprezentant Irlandii Lubo Słowik. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Polski. Panie i panowie, przed wami Dominik Grzęda! Thank you.
narożniku niemieckim on the blue corner, reprezentant of Ireland, Lubo Slowik. W narożniku czerwony reprezentant Polski, Dominik Grzenda. Walka w kategorii wagowej do 91 kg, którą poprowadzi sędzia Waldemar Wielgosz. Zapraszam na rundę pierwszą. Koniec rundy pierwszej. Zapraszam na rundę drugą.
koniec rundy drugiej. Zapraszam na rundę trzecią. Koniec rundy trzeciej. Panie i panowie, zanim poznamy werdykt, zapraszam osoby wręczające na ring. To Krzysztof Formela i Artur Dawidowski. Zapraszam panów serdecznie. Za kilka sekund dowiemy się, kto zwycięży w tej walce. For a few seconds, we will know who is the winner of this fight. Panie i panowie, ladies and gentlemen, zwycięzcą czwartej walki dzisiejszego meczu jest, the winner of the fourth fight of this match is...
Jego rywalem był Luboslavik. Zapamiętam, to jest Luboslavik from Ireland. And now the result of the match is 3-1 for Poland. Polska prowadzi w tym momencie 3-1. In the blue corner, we will see representative of Ireland. Ladies and gentlemen, Bogdan Stan! Representing the Ireland, Bogdan Stan in the blue corner. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Polski, zdobywca trzeciego miejsca Mistrzostw Świata. Panie i panowie, to Adam Kryszewski! In the blue corner is Bogdan Stan, w narożniku czerwonym Adam Kryszewski, kategoria wagowa to 75 kg. Walkę sędziuje do Państwa sędzia Krzysztof Kacperski, a ja zapraszam na rundę pierwszą.
Koniec rundy pierwszej. Zapraszam na rundę drugą. Koniec rundy drugiej. Zapraszam na rundę trzecią.
koniec rundy trzeciej. W pierwszej kolejności ring zapraszam oczywiście osoby wręczające, a są to Robert Roda i Dawid Las. Zapraszam serdecznie. Zapraszam wręczających. Raz jeszcze pan Dawid Las i Robert Roda. Panie i panowie, za nami piąta walka meczu Polska-Irlandia. The winner is... decyzją sędziów 3-0 for Adam Kruszewski. Jego rywalem był Bogdan Stan, reprezentant Irlandii. Tym samym Polska wygrywa 4-1. Zobaczymy w ringu obydwie drużyny narodowe, reprezentację Polski, reprezentację Irlandii. A tuż po takiej pomeczowej prezentacji zawodników przejdziemy do licytacji. Mamy dzisiaj do wylicytowania medal mistrzostw Polski w kickboxingu oraz koszulkę kadry. Licytujemy na rzecz Adama Kleby, chorującego na przepuklinę polowo-rdzeniową i niedowód kończyn. Za momencik pojawi się tutaj komplet Irlandczyków oraz komplet Polaków. No i przed nami oczywiście walka dzisiejszego wieczoru. Walka w kategorii super ciężkiej, 110 kg. Formuła MMA, 3-3-minutowe rundy. I to będą ostatnie dzisiaj sportowe emocje. Zapraszamy reprezentację Polski i pozostałych zawodników Irlandii. Ireland National Team, I'd like to invite you into the ring. We'd like to say thank you for this match, for these emotions. I zdjęcie, podziękowanie i zdjęcie. Panie i panowie, reprezentacja Irlandii, Ireland National Team is Kerry Fagan, Claudio Stan, Phil Knight Knight White, Luboslawik Bogdan Stan, trenerem jest Wayne Grant. Wielkie brawa, big applause for you, thank you for this match, for this fight and for his emotions. I czekamy jeszcze na resztę reprezentacji Polski.
Polska, Irlandia 4-1. Czekamy na naszych zawodników, dlatego przypomnę. Adrian Rzadkowski, Armin Wilczewski, Nikodem Bigus, Dominik Grzęda, Adam Kryszewski, trenerem Patryk Zaborowski. Wielkie brawa również. Widzę, że pozostali zawodnicy reprezentacji Polski chyba zapomnieli o prezentacji pomeczowej, więc proszę o fotografie, pamiątkowe zdjęcia. I za chwilę przechodzimy do licytacji. Thank you, thanks a lot. Dziękujemy bardzo wszystkim zawodnikom, którzy walczyli w meczu Polska-Irlandia. Polska wygrywa 4-1. Poland versus Ireland 4-1. Panie i panowie, przejdziemy teraz do licytacji, o której mówiłem. Jest z nami Adam Kleba z rodziną. Adam choruje od urodzenia na przepuklinę. Muszę sobie zejść na dół. Oponowo rdzeniową i niedowład kończy. Za chwilę będziemy licytowali dla niego właśnie medal mistrzostw Polski w kickboxingu oraz koszulkę kadry. Jest z nami mama, mama Adama, mam rację. Wszystko się zgadza i chciałem Państwu powiedzieć parę ciepłych, mam nadzieję, słów. Dobry wieczór. Mam na imię Kamila. Jestem mamą Adama, dla którego będzie przeprowadzona dzisiejsza licytacja. Adam obchodzi dzisiaj urodziny, kończy 16 lat, dlatego jest nam bardzo miło z tego powodu, że możemy tutaj być. Adam jest uczniem pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego w Kartuzach. Choruje na przepuklinę oponową rdzeniową i niedowład kończy dolnych. Ma problemy z poruszaniem się, dlatego korzysta z wózka bądź z kul. Uwielbia sport, trenuje koszykówkę na wózkach. Przeszedł wiele operacji, ale się nie poddaje. Stara się być samodzielnym i wytrwałym dzięki, myślę, rehabilitacji systematycznej. Jeszcze raz dziękuję, że możemy być tu z Państwem. Życzymy wielu sportowych emocji. Dziękuję. Ja dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo miło mi było Państwa poznać. Ja tam nie będę Wam nic życzył, tylko będę żądał od Was jak najwięcej pieniędzy, bo zbieramy właśnie dla Adama. Kochani, koszulka podpisana, reprezentacyjna koszulka kadry Polski w kickboxingu i medal mistrzostw Polski. Koszulka podpisana przez prezesa Polskiego Związku Kickboxingu. Cena wywoławcza to 100 zł. Kto ma ochotę, proszę bardzo. Rozpoczynamy licytację. Halo, halo, Kartuzy. Jesteś, kto da więcej niż 100 zł? Proszę bardzo, podnosimy rączki. Ile? 150, tak? Jest 200, dobrze. Jest 200 zł po raz pierwszy. 500! To mi się podoba. Jest od razu 500. 500 po raz pierwszy. 500 zł po raz drugi. Ile? 600. Jest 600. 600 po raz pierwszy. 600 zł po raz drugi. 600, no musi być to cyfrówka, 600 po raz pierwszy, 600 po raz, nie słyszę, nie widzę, 1000, 1000 zł po raz pierwszy, 1500, 1500, 1500 po raz pierwszy, 1500 zł po raz drugi, kto ma wodę na koszulkę i medal, proszę bardzo, podnosimy łapki, 1500 po raz pierwszy, 1600 po raz pierwszy, 2000! 2000 zł po raz pierwszy, 2000 zł po raz drugi, 2500 zł po raz pierwszy. 2500 po raz drugi, 2500 po raz... 3000! 3000 po raz pierwszy, 3000 po raz drugi i... 3000 po raz... No, ostatni raz. Ostatni raz. Mężyn, bez męża, przecież moja ma tylko swoją kartę dzisiaj. 3000 po raz pierwszy, 3000 po raz drugi i uwaga, 3000 po raz trzeci! Wielkie brawa! Zapraszam serdecznie podbiór koszulki i medalu wycytowanego za 3000 zł. Koszulka reprezentacji Polski w kickboxingu i medal mistrzostw Polski w kickboxingu. To już krok do tego, żeby wejść na ręki, walczyć. Zapraszam po odbiór, oczywiście, jak najbardziej. Wielkie brawa dla tego dżentelmena. No i oczywiście dla pani, która cały czas, dla pani, która również podbijała stawkę.
Gratuluję serdecznie w imieniu rodziny naszego przyjaciela Adama. Dziękuję bardzo, bardzo gorąco. W tamtym roku kartuzy pokazały, że mają wielkie serce. Dzisiaj również koszulka, medal są twoje. Wielkie brawa dla tego pana. 3000 zł to na pewno kwota, która pomoże w rehabilitacji i spełnianiu marzeń Adama Kleby, który jest dzisiaj z nami. Wielkie brawa, dziękuję serdecznie w imieniu rodziców Adama i samego Adama. A teraz, panie i panowie, przechodzimy do walki dzisiejszego wieczoru. Walka MMA w kategorii superciężkiej, 110 kg. W narożniku niebieskim zawodnik Free Fight Bolszewo, Benjamin Maliński. Fajl Bolszewo, Benjamin Maliński w narożniku niebieskim. Jego rywalem w tej walce będzie zawodnik reprezentujący zespół Arachion Olsztyn. Panie i panowie, Konrad Dziczek! W narożniku niebieskim zawodnik Free Fight Bolszewo Benjamin Maliński. W narożniku czerwonym zawodnik reprezentujący Arachiona Olsztyn Konrad Dziczek. Przed nami walka dzisiejszego wieczoru. Sędziuje ją Krzysztof Kaczperski, a ja zapraszam na rundę pierwszą. Yeah.
Zapraszam osoby wręczające, bo werdykt w tej walce również jest już znany. Osobami wręczającymi są Marcin Brzeski i Michał Osipów. A także przedstawiciel Bad Company MC oddział Olsztyn Przemysław Zygmuntowicz. Zapraszam serdecznie. Mamy w ringu osoby wręczające, panie i panowie. Po minucie i 24 sekundach pierwszej rundy przez poddanie przeciwnika zwyciężył Konrad Dziczek! Dziczek, a jego rywalem był Benjamin Maliński. Ja tylko dodam, że Arachion Olsztyn to team Mameda Kalidowa, między innymi i Joanny Jędrzejczyk. Benjamin, zapraszamy również po odbiór twojego trofeum. Konrad Dziczek w walce dzisiejszego wieczoru, minuta 24 sekundy. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. I pomału mogę Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej gali, a także za udział w dzisiejszym meczu. Szanowni Państwo, Polska, Irlandia 4-1. Za nami łącznie 12 walk w formułach K1 i MMA. Za nami 12 starć pełnych sportowych emocji i naprawdę ogromnych sportowych wrażeń. Mamy nadzieję, że Państwo również jak my bawiliście się z nami świetnie i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Tomasz Więcek, dobranoc!